smutny dziś, wesoły, bo robię wszystkie zakupy na bobostay.pl. Polecam bardzo serdecznie, Bobo. Pozdrowi do was wszystkich bardzo serdecznie w niesamowitej, superackiej przygodzie na jednym bloku. Słuchajcie, bez przedłużania oczywiście zaczynamy i rozwalamy swój pierwszy blok i dostaliśmy dirta, dobra, elegant. I mamy pierwsze drewno, dobra, kozacko, słuchajcie, wykupujemy pierwsze drewno będzie nam naprawdę mega przydatne i mamy kolejne, dobra, zaraz stworzymy sobie crafting, jest, mamy sadzonki, dobra, elegancko, wsadzimy oczywiście sadzonki i będziemy mogli nawet skrzynkę rozwalić, więc rozwalamy skrzynkę i słuchajcie, mamy skrzyneczkę, więc teraz tak, może sobie, słuchajcie, te deski przerobimy, znaczy ten pień przerobimy na deski, rozwalamy oczywiście i kolejne, mamy gras dirta, dobra, gras dirta oczywiście rozwalamy, więcej dirta, więcej, słuchajcie, mapki, jak będziemy mieli więcej mapki, to po prostu będzie elegancko i słuchaj, oj, ojcze cudne, dostaliśmy teraz i co to jest, świnka, tak, mamy świnkę i co, mam rozwalić tą świnkę, nie, słuchajcie, ja w tym momencie na pewno tej świnki nie rozwalę, tylko wiecie co, ja troszeczkę się boję o jej zdrowie, żeby nic się nie stało, dobra, poczekajcie, może rozwalimy to drewno, ogarniemy znowu dirta, słuchajcie, więcej dirta i tej świnki nie możemy za wszelką cenę w ogóle rozwalić, mamy jaluszko i kolejną sadzonkę, dobra, elegancko, stawiamy sobie sadzonkę i teraz musimy, ludziska, jakoś powiększyć tą naszą platformę, naprawdę musimy powiększyć tą naszą platformę, bo może być przypał, jak stracimy świnkę, a naprawdę, tej świnki bym nie chciał normalnie w tym momencie stracić, to może poczekajcie, może będzie jakiś fajny blok, dobra, znowu mamy sobie, słuchajcie, skrzyneczki, to może tak, powiększymy nieco tą platformę, żeby jednak, ta, wiecie, ta nasza świneczka, żeby mogła się nieco przesunąć, bo troszeczkę mi na tym bardziej by, słuchajcie, zależało i poczekajcie, może ją tak troszeczkę przesuniemy w tą stronę, świnka, i tutaj sobie siedź normalnie na spokojnie i w ogóle to jest, słuchajcie, mega przykozacki normalnie tryb na jednej wyspie, kumacie to, o i patrzcie, skraftujemy teraz płotki i jakoś tak tutaj zagrodzimy tą świnkę, żeby ona tutaj nie przychodziła do mnie, bo może być tutaj przypał i oczywiście dalej rozwalamy kolejnego dirta, ale zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka, pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie i wracamy do odcinka. Oj, o, cudne, teraz dostaliśmy wiadro z wodą, ale kozacka, mamy wiadro z wodą, mamy świnkę, dzień dobry pani świnko i teraz poczekajcie, może postawimy sobie jakąś skrzyneczkę, wiadro z wodą może mi się przydać do jednej sprawy, do jednej bardzo, słuchajcie, potrzebnej rzeczy, a dokładnie stworzymy sobie deski i teraz zejdziemy tak, oj, postawimy coś takiego, bo zauważyłem, że co jakiś czas pojawi mi się ten gravel, który, słuchajcie, spada, ja bym nie chciał, żeby ten gravel tam spadał. O, patrzcie, jak w tym momencie normalnie nam się pojawił gravel i patrzcie, jak zniszczymy, to dostajemy kolejny, a tak to nam, słuchajcie, ten gravel spadał i nie było za kolorowo, a jednak gravel zawsze, ło, drzewo nam się pojawiło, patrzcie, i to już tylko wielkie, jocie cudne, patrzcie, ścinamy to nasze drewno, całe drewno normalnie musimy całe to drzewko zciąć i posadzimy sobie kolejną sadzonkę i będziemy mieli już naprawdę, słuchajcie, naprawdę dużo drewna. Robimy sobie tutaj taką platformę w tym momencie, postawimy sobie tu jeszcze parę dirta co jakiś czas, żeby sobie, słuchajcie, mogły te nasze eleganckie normalnie drzewka sobie w tym momencie rosnąć i patrzcie, stawiamy pierwsze drzewko i potem zrobimy taką sobie oczywiście większą platformę i stawiamy kolejne drzewko i zobaczycie, zaraz to wszystko zacznie się niszczyć te liście i może dostaniemy więcej sadzonek, co by było naprawdę, słuchajcie, mega świetne. O nie, nasza świnka ucieka! O nie, ja zaraz, słuchajcie, będę musiał zrobić dla tej świnki prawdziwe ogrodzenie, tylko troszeczkę straciłem teraz deski, więc może być mały problem. O, sadzonka mi wyspadła elegancko i teraz tak, patrzcie, sadzimy sobie sadzonkę, to oczywiście drzewka może sobie pozabieramy stąd i posadzimy je w tym miejscu, ale świnko, proszę, o, kolejna sadzonka. Świnko, proszę cię, bardzo nie spadaj, bo będzie wtedy przypał i będę bardzo smutny, albo może nie chcę być smutny, więc bardzo cię proszę, żebyś nie spadała, dobra? Możemy się tak umówić? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to będzie przypał i będzie mi smutno. Ło, jakieś serduszka teraz poleciało i dostaliśmy porcję, olega, pochodnie, mamy pierwszą pochodnię, dobra, stawiamy sobie pierwszą pochodnię, tu jeszcze ta świnka za nami pobiegła, oczywiście powiększamy sobie naszą platformę dotyczącą tych, wiecie, naszych eleganckich normalnie drzewek i teraz patrzcie, niszczymy sobie oczywiście skrzyneczkę i dostaliśmy bedrock, co? A, to jest jakieś ulepszenie, będzie za 5, 4, 3, 2, jakie będzie ulepszenie, bo ja się, słuchajcie, troszeczkę boję i dostaliśmy jakieś ulepszenie pierwszego poziomu, dobra, nie wiem o co chodzi, ale znowu mamy dirta, więc rozwalamy dirta, to mi się, słuchajcie, podoba. O, ja, patrzcie, ludziska, dostałem jakiegoś dziwnego dirta, jakiegoś takiego, albo nie, to jest zwykły, ale wyglądał troszeczkę, melona mamy, czy jest melon?
się sunę dobrze elegancko, mam melonadę. To mi się ludzie skał w tym momencie naprawdę podoba. To już mi się serio po prostu masakrycznie podoba, bo melon jest mega fajnym itemkiem. I teraz tak, chciałbym sobie zrobić tu malutką już farmę melona. Jak po prostu teraz sobie motyczką tutaj przykupimy i posadzimy sobie, słuchajcie, melona, dobra. O, tu jeszcze mam nocy, gdzie on nie przypał, żeby to nie było tylko problemu. Bo ja radzę mi moja świnka. Napiszcie w komentarzu w ogóle, jaka nazwa dla świnki. A każdą propozycję nazwy oczywiście dostanie serduszko, więc piszcie propozycję i zobaczymy, jak nasza świnka się będzie nazywać. Dzień dobry, świnko. Tylko nie wiem jak. O, jacie są na drugą świnkę mamy. Mamy dwie świnki. Dobra, to teraz mamy problem, słuchajcie. Teraz napiszcie w tym momencie dwie nazwy, bo jedna nazwa, słuchajcie, może nie wystarczyć i może być przypał. Popatrzcie, jak się świnki w ogóle już zaprzyjaźniły. Ja tu sobie oczywiście posadzę kolejną sadzonkę i mamy tylko jedną pochodnię. O, ja się boję, bo mamy tylko jedną pochodnię. Idzie noc, o nie, to może być, słuchajcie, naprawdę wielki przypał. O, jacie są, ja teraz dostałem dynię. Dobra, dynię też sobie oczywiście wykupimy w tym momencie i też bierzemy nasionka dyni i oczywiście też dynię musimy posadzić, no bo jakby, słuchajcie, inaczej. Farma dyniowa też może być przemega epicka. Teraz w ogóle Halloween i te wszystkie sprawy, już oczywiście Halloween był, ale jednak wiecie, o co chodzi, to jednak dynia jest naprawdę mega też epicką rzeczą. O, krówka! Dzień dobry, pani krówka! Dzień dobry! Już mamy, słuchajcie, krówkę i mamy świnki, tylko żeby one nie wypadły, naprawdę z tego boję. Ale dobra, ale epicko kupimy dalej! Już się nie mogę doczekać zaraz kolejnej krówki, albo może dostalibyśmy baranka, albo kurczaka, ale kurczak będą epickie. I dobra, słuchajcie, kupy dalej, bo się nie mogę doczekać, co teraz dostanę! Ej, serio! O, kolejna skrzynka, oczywiście otwieramy. Skóra! Dostaliśmy skórę! Dobra, spodziewałem się czegoś innego. Najlepiej to jakby były diaksy, to by było fajnie, bo bym sobie zrobił jakąś łopatę diamentową i jeszcze szybciej bym kopał, ale dobra, słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Owca! Dostaliśmy owce! Ale faza, ale lepicko! O nie, krówka nam się przepycha, żeby krówka nie spadła! Krówko, uważaj, chodźcie tu zwierzątka, muszę im, słuchajcie, zaraz zrobić jakieś normalne miejsce. Kurczak! Dostaliśmy dwa kurczaki! Ale fajnie! Ej nie, teraz to już mamy normalnie prawdziwe! Zobaczcie, tu jest świnka, tu są kurczaki, tu jest krówka, druga świnka i baranek! Dzień dobry, pani baranku! Ale kurczaki! Ale fajnie! Ja cię sunę! I dobra, to jest mega epicko! Serio, w tym momencie to jest mega epicka, najlepsza na świecie wyspa! Nie ma, słuchajcie, lepszej, naprawdę nie ma lepszej wyspy, bo mamy kurczaki! Ale... Ło, baran prawie wyleciał! Ja cię sunę! O, ja cię sunę, ludziska! Prawie normalnie wypadłem z wyspy, ponieważ przez przypadek podkopałem pod sobą blok, bo tutaj się baran pojawił. A ja, znaczy świnka, ja przez przypadek podkopałem pod sobą blok. Dobrze, że była ta woda, słuchajcie. Oj, dobrze, że była ta woda. Ewidentnie w tym momencie muszę zacząć rozbudować jakieś normalne miejsce dla tych zwierzątek, bo ewidentnie to, słuchajcie, nie ma miejsca. Nie ma tu miejsca. One wszystkie są w jednym miejscu. Robimy w tym miejscu, w tym momencie dla zwierzynek jakieś specjalne miejsce. To są jakieś żarty, ale dobra, 9 płotków zawsze lepsze niż 0 płotków. I teraz słuchajcie tak, musimy tutaj sobie, o, niszczymy ten crafting. Niech ta sobie tutaj krówka, znaczy ten baranek sobie przejdzie. I teraz tak, zamykamy z tej strony, żeby tu już nie było przejścia. I teraz musimy jakoś poprzepychać tę tą naszą świnkę. Zapraszam pani świnkę. W ogóle gdzie jest? Krowa nam spadła! O nie, słuchajcie, chyba nam krowa serio spadła. O nie, to mi się przestaje podobać. Przepraszam bardzo. Ale pani świnko, ja tu proszę... Oj, kurczaczek jeszcze wszedł. Dobra, zamykamy teraz w tym momencie. Ja bardzo bym prosił panią świnkę, żeby jednak tutaj sobie weszła, bo ja bym nie chciał tracić kolejnych zwierzątek. Ej, serio, ludziska, ja już nie chcę tracić kolejnych zwierzątek. To może zrobimy coś sobie, coś takiego, słuchajcie. Tak, tu rozwalimy... W tym momencie tu rozwalimy płotek i jakoś ją tutaj przesuniemy, naszą świnkę. O nie, świnka! O nie, ten baran normalnie zaraz potrąci naszą świnkę. Poczekajcie, szybko trzeba to zagrodzić. Naprawdę, nasze zwierzątka w tym momencie muszą być zagrodzone, bo tak, słuchajcie, nie może być świnko! Chodź tu, świnko! No ja, czy sunę, czy wy to widzicie, słuchajcie? Czy wy to widzicie, co tam się w tym momencie dzieje? Dobra, musimy może jakoś od drugiej strony teraz przejdziemy. Jakoś musimy pomóc tej śwince, ej, serio. Jak ona... Co?
To jest jakiś komandos, a to nie jest świnia, to jest normalnie komandos. Dobra, wrzucamy szybko tę świnkę w tamto miejsce, chodź szybko, szybko do naszej zagrody, świnko. Dobra, elegancko. I teraz słuchajcie, przydałoby się to jakoś zamknąć, przydałoby się te zwierzątka pozamykać. Dobra, teraz nasze zwierzątka nie uciekną. I tak, słuchajcie, ma być i mamy w ogóle dzionek, elegancko, kolejny dzionek, wytrzymaliśmy już jeden dzień na wyspie. Jest! Druga krowa! Dobra, elegancko, mamy już drugą krowę i teraz tą krowę jakoś by się przydało tutaj zamknąć. Szybko, krowa, wchodzisz tam i ja cię szybko zamykam. Dobra, mamy krówkę jedną! Juhu! Ale elegancko, chciałbym teraz jeszcze drugą krówkę i już będę naprawdę po prostu szczęśliwym człowiekiem w tym momencie. Serio, ludziska. Naprawdę, ja nie żartuję. Dobra, niszczymy kolejny brzeg. Straciłem łopatę. Baran! Dobra, drugi baran. Ale... O nie, nie chciałem cię uderzyć. Przepraszam, baranku, przepraszam. O nie, ja cię sunę, uderzyłem barana. Uderzyłem barana. Baran teraz się nie będzie chciał mnie słuchać, ale dobra, może przypada jakoś, damy radę go tam. On tam jakoś, dobra, jesteśmy już bliski. Jest! Mamy dwa baranki. Jeszcze jakby krówka była, to już by było naprawdę przepicko, słuchajcie. Przepicko, dobra, dalej rozwalamy. Trzymamy kciuki, żeby była druga krówka, naprawdę. Mega trzymajcie kciuki za mnie, bo ja też trzymam kciuki i ma być naprawdę druga krówka, bo jak nie będzie drugiej krówki, to Bobek będzie smutny i zły. I bardzo zły! I chociaż tam rozwaliłem teraz skrzynkę, w której były cztery jabłuszka i był, słuchajcie, grozny! Oj, drzewo się pojawiło i mamy, słuchajcie, ulepszenie, więc teraz szybko rozwalamy sobie oczywiście to drzewo i jestem ciekawy. Naprawdę, ludziska, jestem mega ciekawy, co będzie po tym ulepszeniu. Mamy 3, 2, 1 i ulepszenie. Wow, mamy kamień, dobra, elegancko, pierwszy normalnie kamień na naszej wyspie. Szybko musimy go, słuchajcie, w tym momencie normalnie rozwalić, więc szybko sobie ogarniamy teraz kilof i patrzcie, rozwalamy sobie teraz ten kamień. Mamy pierwszy kamień i drugi kamień, dobra, teraz wyrzucamy już kilof, nam się ten nie przyda. I kraftujemy sobie, słuchajcie, kilof z kamienia. I tak, słuchajcie, ma być. Tak, w tym momencie ma być. Patrzcie, jak szybko teraz rozwalamy. Dobra, i to mi się serio, ludziska, mega podoba. Jak już mamy normalnie stona, to już jest i mamy węgiel. Mamy pochodnie, więc mega epicko. I teraz tak, oczywiście postawimy sobie tych pochodni tutaj w różnych miejscach, żeby żadne tutaj potworki się nie pojawiały, bo ludziska, ja za potworami nie przypadam. Nie wiem jak wy, ale ja za bardzo potworów to bym nie chciał mieć, więc tutaj sobie postawimy jak najwięcej tych pochodni się da. Normalnie w każdym miejscu i patrzcie jak to elegancko w tym momencie wygląda. Jupijej! O, ja cię słone, mamy żelazo! Dobra, wykopałem to żelazo. I kolejne żelazo, nie mówcie, że będę miał jeszcze jedno żelazo, to już będzie normalnie przepicko. Ale dobra, mamy dwa żelazo, teraz szybki oczywiście gravel. Tu glina oczywiście. I jeszcze jakby było jedno żelazo. Żelazo! Bardzo bym prosił o żelazo! Jakbym miał żelazny kilof, to już by było przepicko! Wow! Co to jest za ten? Jakaś krówka taka dziwna! Nawet nie wiem, jakbym tutaj miałbym ją rozmnażać, ale dobra, szybko do naszego zwierzęcia! Zapraszam! O nie, nie wychodź, nie wychodź! Ja nie pozwalam! No nie, no ty barany, no baranie, czemu ty wysiedłeś? O, szybko! No baran, no wchodź tam! No ja cię zunę, co za baran! Panie baranku, czy może pan mnie posłuchać? I czy pan może wejść do tej klatki? No nie, no ten baran normalnie to jest chyba samobójca. To jest ewidentny, słuchajcie, samobójca. On ewidentnie do tej klatki nie chce wejść i będzie miał zaraz, no chłopie, no spadniesz i się normalnie potłuczesz. I co wtedy będzie? Wtedy będzie niefajnie ten kurczak w ogóle. Nie, słuchajcie, ja po prostu nie mam siły do tych zwierząt, naprawdę. Pojawiła mi się kolejna ta krowa, a inne zwierzątka normalnie postanowiły sobie uciec. Uciekły już tam dwa kurczaki i kolejne zwierzęta dalej chcą uciekać, słuchajcie. Więc pomyślałem, że musimy teraz coś w tym momencie zrobić z tymi ucieczkami i musimy jakoś tutaj zająć się i normalnie to nasze ogrodzenie jakoś tutaj powiększyć, nie wiem, coś tu musimy sobie ewidentnie zrobić. Więc teraz tak, przydałoby się odłożyć jakieś itemki i przydałoby nam się zrobić, co to jest w ogóle, Ben Volde Gift, ale faza. Bo to są jakieś żarty, że one sobie tak po prostu ciągle uciekają i może zrobimy sobie nawet coś takiego, że tutaj sobie powiększymy nieco wyspę. Zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra, i teraz tak, stworzyłem specjalnie sobie tutaj takie miejsce z tą farmą i z tym blokiem, gdzie tu się pojawiają te wiecie, wszystkie owce. I teraz patrzcie, znaczy te wszystkie zwierzęta. I teraz tak, rozwalimy sobie w tym momencie te płotki i patrzcie, przynajmniej będę pewny jednego, że wszystkie pojawione sobie zwierzątka, które się pojawią, od razu będą, słuchajcie, w naszej klatce. Więc, o nie, tu rozwaliłem jeszcze
właśnie ten... Tu jest ta woda jeszcze nie zamurowana, żeby tam jakieś żadne zwierzątko nie postanowiło sobie płynąć, bo to może być z ludziska naprawdę problematyczne. To ja może sobie to jakoś to jest, wiecie, zagrodzę, o, w ten sposób. I teraz to będzie nieco lepiej wyglądać i lepiej to, słuchajcie, będzie funkcjonować. I patrzcie, i teraz zamykamy, rozwalamy sobie tutaj jeszcze tą jedną. Mamy oczywiście pochodnie, więc postawimy te pochodnie tutaj w różnych miejscach, żeby żadne tej zombiaczki sobie nie pojawiały się. I teraz patrzcie, mamy wszystkie zwierzątka od razu ogrodzone. I teraz jak sobie zniszczymy jakiś bloczek, to od razu będziemy pewni, że zwierzątko będzie na tym bloczku i będzie zagrodzone, więc to będzie, słuchajcie, naprawdę po prostu mega epicki pomysł. O nie, trafił mi się zombiak! Dobra, mamy przypał! Mamy ludziska w tym momencie przypał! Ja się nie spodziewałam, że w czymś takim może nam się pojawić zombiak. Dobra, słuchajcie, musimy coś teraz zjeść. Musimy w tym momencie może jakieś arbuzy sobie zjemy. Ja się, ludziska, nie spodziewałem, że w takim, z takiego bloczku może mi się pojawić zombiak. Ludziska, w tym momencie może być naprawdę nieciekawe. Myślałem sobie w ogóle, że też również genialnym pomysłem byłoby, jeżeli mamy w ogóle crafting, tak, postawimy sobie crafting i zrobimy sobie, słuchajcie, piecyk w tym momencie i musimy, ludziska, po pierwsze przypalić sobie tu żelazo i z tego żelaza, słuchajcie, zrobimy nożyce i będziemy już pomalutku nasze normalnie owieczki tutaj sobie zniszczymy i przez to zrobimy dzień i przez to nie będzie zombiaków. To jest normalnie najlepszy sposób na zombie, serio. Kolejny zombiak! O nie, mamy przypał! Kolejny zombiak nam się pojawił. Dobra, to mi się naprawdę nie podoba. Szybko wyjaśniamy tego zombiaka w tym momencie. O! Jocie, sumie, widzieliście to, ludziska? Ja prawie wypadłem poza mapę. To mi się, ludziska, naprawdę nie podoba. To mi się w tym momencie naprawdę, ludziska, nie spodobało. Ja muszę jak najszybciej normalnie zerec, ogarniemy sobie te nożycze. I jak najszybciej musimy to ogarnąć, bo to mi się w tym momencie naprawdę, ludziska, to mi się nie spodobało, więc robimy sobie szybko nożyce. Cyk, nożyce i teraz cyk. Mamy oczywiście wełękę i teraz z kolejnej wełęki mamy 6 wełęki. I teraz patrzcie sobie, skraftujemy oczywiście nasze eleganckie łóżeczko. Patrzcie, białe łóżko i tak ma być. I teraz jak postawię, to będę sobie mógł spać. I tak, słuchajcie, ma być. Będziemy mieli teraz punkt odradzania. I to jest po prostu elegancko. I mamy, słuchajcie, drugi dzień. Przeżyliśmy już 2 dni na naszym, normalnie na naszej wlatającym jednym bloku w Minecraft. Więc to mi się, słuchajcie, naprawdę mega podoba. O ja, te suny, króliczki dostaliśmy. A co ja będę mógł robić z króliczkami, to ja za bardzo nie wiem. Ale fajnie, że dostaliśmy króliczki. I patrzcie, króliczki od razu są już w naszym, w naszej tej zamkniętej miejscu. Więc już sobie oczywiście nie wyskoczą. To jest chyba jakaś niesamowita dostaliśmy sezonki świerku. Dobra, rozwalamy to. I dostaliśmy kolejne króliczki. O ja, cisuna, już tych królików mamy naprawdę mega dużo. Ale mamy też świerkowe sezonki. Będziemy mieli świerkowe, słuchajcie, drewna. Więc musimy ewidentnie ta wyspa z tymi sezonkami musi być powiększona. I to powiększona w tym momencie. Oj, ludziska, może teraz zobaczyć w tym momencie, o ile powiększyłem tą wyspę. Zobaczcie, ile już tu mamy sezonek w tym momencie. Ile tu sobie drzewek ładnie rosy. Tu mamy świerkowe, tam mamy, słuchajcie, brzozowe, tu mamy dębowe. Oj, słuchajcie, w tym momencie na naszej wyspie dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. I tych zwierzątek ile mamy, a ja sobie, słuchajcie, dalej kopę. Normalnie kopiemy, czy to jest dirt, czy to kamień. Wszystko sobie elegancko wykupujemy i zbieramy jak najwięcej się da. Tu oczywiście mi jakieś króliki latają po tym bloku, no bo jakby inaczej. A tu na razie jeszcze jajuszko dostaliśmy. O! Pająk, dobra, szybko wyjaśniamy tego pająka. Oczywiście, bez problemu. Cyk, pająk wyjaśniony, mamy nic. Nic, nie wiem na co będę mógł wykorzystać, ale zawsze fajnie, bo zawsze nic się nam do czegoś przyda. I patrzcie, kupujemy sobie dalej. Normalnie dalej sobie kupujemy. To jest, ludziska, mega ciekawe, czy w Netherze by też był jeden blok. Ej, serio, napiszcie mi w komentarzu, jeśli wiecie, czy w Netherze by też był jeden blok. Mamy kolejne, słuchajcie, zające. Tych zające to już mamy od groma. I jakieś tutaj dostaliśmy grzybki, jakieś kolejne rzeczy. Sobie oczywiście wszystko wyzbieramy i sobie niszczymy kolejne bloki. Patrzcie, jak to nam elegancko szybko idzie. Cyk, 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 cyk. Normalnie wyjaśniamy wszystkie bloki. I kolejny węgiel. Tak ma być. I kolejne, słuchajcie, deski. Tak ma być. Nie! To są żarty! Pojawił się jakiś creeper i nam wszystko wysadził! Ej, nie, wy sobie chyba żartujecie ze mnie w tym momencie. Nie! Barany, straciliśmy wszystko! I tam jeszcze uciekają nasze zwierzątka! Ej, nie! No to są jakieś żarty, ludziska! Tu się pojawił creep! Nie, wy sobie żartujecie ze mnie. Ten arbuz i wszystkie nam zwierzątka tam pouciekały. Nie, ludziska, tak, tak nie może być!
że nam się normalnie jakiś creeper pojawił. To są jakieś żarty. Wiecie co? Musimy zrobić z naszymi zwierzątkami innego. Musimy je przetransportować, bo jak tu się mają pojawić jakieś creepery, jakieś różne rzeczy, to mi się naprawdę ludziska nie podoba. To mi się ewidentnie nie podoba. Musimy powiększyć naszą platformę jak tylko się da. Naprawdę. Musimy ją powiększyć jak tylko się da. To sobie oczywiście rozwijamy ją dalej w tym kierunku, żeby to było jakaś jak największa. Kolejne wielkie drzewo i teraz wiecie co? Zapraszam wszystkie nasze zwierzątka w tamtym kierunku. Normalnie wszystkie zwierzątka chyba muszą stąd sobie wyjść. Tu sobie oczywiście, albo nie, tego płotku z tego miejsca nie rozwalamy. Ale jakby wszystkie zwierzątka raczyły przejść w tamtym kierunku, to by był naprawdę, naprawdę, słuchajcie, mega wdzięczny. Wybuchły mi w tym momencie jakieś dwa barany, albo jeden baran mi wypadł i wywalił się i normalnie dużo tutaj arbuzów, jak jest wszystkich rzeczy, no nie, no ludziska, żarty. Nie no, idzie jeszcze noc, ja w tym momencie po prostu idę spać, bo to, co się wydarzyło dzisiejszego dnia, to są jakieś żarty, no jestem mega smutny, bo mi baranek wybuchł, no nie, no ludziska. Ale dobra, mamy dzionek, nie poddajemy się. Wszystkie zwierzątka już poprzychodziły w tamtą stronę, więc sobie pozamykamy to miejsce. I teraz patrzcie, mamy tam wszystkie zwierzęta, tam by się przydało teraz zrobić płot wokół, ale teraz przynajmniej też żadne jakieś creepery nam nie powybuchają. I chociaż tyle będzie, słuchajcie, dobrego, naprawdę, chociaż tyle będzie dobrego, serio. Dwa potwory, dwa zombiaki. Ja cię sudę, dobra, rozwalamy jednego zombiaka, rozwalamy jeszcze drugiego, cyk. Normalnie typie zostajesz wyjaśniony. I tak ma być, słuchajcie, wyjaśniliśmy te zombiaki i szybko kupimy dalej. Ale boję się, że będą dwa creepery. Dwa creepery to było już naprawdę coś szalonego i coś, co już bym naprawdę w ogóle nie chciał. Aj, i patrzcie, postawimy wszędzie tej płotki, żeby nasze zwierzątka nie wypadały. Zapraszam panią świnkę na tamtą stronę, dobra, pani nie chce się przesunąć, więc ten królik to jest chyba jakimś samobójcą, albo coś takiego. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj rozwalamy oczywiście ten płotek, bo on tutaj nie pasuje. I patrzcie, zagrodzimy sobie całą... Wow! Jak się wystraszyłem! Drzewo się pojawiło! Kolibka, gdzie ja jestem? Pomocy! Ugrzązłem! No nie, no świnio, pomóż mi! Kolibka jazda! Dobra, szybko stąd uciekam. Cudo, jak się wystraszyłem, naprawdę się mega wystraszyłem. Ej, serio. Ja nie żartuję, dobra, teraz tutaj sobie dorobimy jeszcze kobla i sobie zamkniemy, dobra. Elegancko jest wszystko pozamykane z tej strony. Tu jeszcze sobie dorobimy zamykanie. O, akurat, w ogóle jakby ten królik sobie raczył tutaj wrócić, to ja będę bardzo wdzięczny, panie króliku. Czy pan królik może tutaj sobie... Nie, on skoczył. On był taki w nie. No to są jakieś żarty. Napiszcie świeczkę dla pana królika. To jest jakiś pech. Ja w tym momencie będę kończyć ten odcinek. A wy napiszcie świeczkę dla pana królika. O nie. To są jakieś żarty. Pamiętajcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, aby wchodzić na sklep i kupujcie sobie oczywiście jakieś rzeczy. Już możecie się na święta, jakieś prezenty. Dla rodziców normalnie mówcie: ej, mama, kup mi normalnie koszulkę Bobo Team, bo jest mega epicka. Jest mega epicka jakość, więc polecam ci bardzo gorąco wejść na sklep i sobie obczaić. A ja w tym momencie będę już kończyć ten odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pozdro!